Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Wiara Przeniknięta Pragnieniem Jedności Chrześcijan Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 26 czerwca 1985 roku: Samo objawienie się Boga, które swoją pełnię osiągnęło w Jezusie Chrystusie, jest źródłem wiary chrześcijańskiej. Źródłem tego wierze, któremu Kościół daje wyraz w symbolach wiary. Jednakże, w obrębie tej chrześcijańskiej wiary powstały w ciągu wieków różne pęknięcia i rozłamy. Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a przecież wspólnoty chrześcijańskie mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. Chrystus Pan z pewnością założył jeden jedyny kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich wspólnot, które wobec ludzi Podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa, w odróżnieniu od innych, a zwłaszcza od Kościoła katolickiego, apostolskiego i rzymskiego. O rozłamach pośród wyznawców Chrystusa słyszymy już w czasach apostolskich, a święty Paweł surowo je karci jako godne potępienia. Nie brakowało tych rozłamów i w czasach poapostolskich. Na szczególną uwagę zasługują te, jakie miały miejsce na wschodzie, na tle zaprzeczenia orzeczeniom dogmatycznym soborów efeskiego i Chalcedońskiego odnośnie do stosunku między naturą boską i ludzką Jezusa Chrystusa. Nade wszystko jednak trzeba tutaj wymienić dwa największe rozłamy, z których pierwszy dotknął przede wszystkim chrześcijaństwo na wschodzie, drugi przede wszystkim na zachodzie. Rozłam na wschodzie tzw. schizma wschodnia, który łączy się z krytyczną datą roku 1054, dokonał się na skutek rozerwania wspólnoty, komunio, między wschodnimi patriarchatami a stolicą rzymską. W wyniku tego rozłamu istnieją w obrębie chrześcijaństwa kościół bądź kościoły prawosławne, których historyczne centrum znajduje się w Konstantynopolu. Inne rozłamy miały miejsce ponad 400 lat później na Zachodzie, w następstwie zdarzeń określanych powszechnie nazwą Reformacji. Wskutek tego liczne wspólnoty narodowe czy wyznaniowe odłączyły się od stolicy rzymskiej. Wśród tych, w których nieprzerwanie trwają w pewnej mierze tradycje i formy ustrojowe katolickie, szczególne miejsce zajmuje wspólnota anglikańska. Te różne rozłamy bardzo się między sobą różnią, nie tyle ze względu na powstanie, miejsce i czas, ile przede wszystkim w istotnych i doniosłych zagadnieniach dotyczących wiary i struktury kościoła. Chodzi więc nie tylko o rozłamy w znaczeniu strukturalnym. Sama treść chrześcijańskiego wierze, jest również nimi dotknięta. Wielki współczesny teolog protestancki Bart. Wyraził ten stan podziału w zdaniu: Wszyscy wierzymy w jednego Chrystusa, ale nie wszyscy jednakowo. Sobór Watykański II wypowiada się następująco: Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Na tym tle chrześcijanie współcześni, muszą ze szczególną wrażliwością wspominać i rozważać słowa Chrystusa Pana wypowiedziane w modlitwie do Ojca tego wieczoru, kiedy miał być wydany: aby wszyscy stanowili jedno, jak ty Ojcze we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. Żywe echo tych słów Chrystusowych sprawia, że nasze chrześcijańskie wierze zwłaszcza na ostatnim etapie dziejów, jest przeniknięte gorącym pragnieniem zjednoczenia chrześcijan aż do pełnej jedności w wierze. Czytamy w dokumencie soborowym: Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzymuje tego, co nam grzesznikom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę w rozdzielonych chrześcijan, obficie i napełnia ich tęsknotą za zjednoczeniem. Łaska ta porusza bardzo wielu ludzi na całym świecie, a także pod tchnieniem łaski Ducha Świętego wśród naszych braci odłączonych, powstał i z dnia na dzień zatacza coraz szersze kręgi ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan. W tym ruchu ku jedności, który zwie się ruchem ekumenicznym, uczestniczą ci, którzy wzywają Boga w trójcy jedynego. A Jezusa wyznają Panem i Zbawcą, i to nie tylko każdy z osobna, lecz także wspólnie w społecznościach, w których każdy mówi, że to Jego własny i Boży Kościół. Prawie wszyscy jednak, chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, aby ten świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą. Długi powyższy cytat pochodzi z Dekretu o ekumenizmie. Unitatis Redintegratio, w którym Sobór Watykański II określił, w jaki sposób pragnienie jedności chrześcijan ma przenikać wiarę Kościoła. W jaki sposób ma się ono odzwierciedlać w konkretnej postawie wiary każdego chrześcijanina katolika i w jego postępowaniu. W jaki sposób ta wiara ma być odpowiedzią na słowa arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa? Paweł VI widzi w zaangażowaniu ekumenicznym pierwszy i najściślejszy krąg owego dialogu zbawienia, który Kościół winien prowadzić ze swoimi braćmi w wierze, rozłączonymi, ale zawsze braćmi. Epoka ostatnia, inicjatywa Jana XXIII, dzieło Soboru. Z kolei wysiłki posoborowe pomagają nam zrozumieć i doświadczyć, że pomimo wszystko, więcej nas łączy niż dzieli. W tym też duchu wyznając wierzę, powierzamy się Bogu, oczekując nade wszystko od Jego łaski, daru pełnego zjednoczenia w tej wierze wszystkich wyznawców Chrystusa. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań w modlitwie i w działaniu na rzecz jedności. Szukając dróg prawdy w miłości. Dzisiejsze rozważanie środowe jest ostatnim w cyklu kateches poświęconych pierwszemu, ale podstawowemu słowu, naszego symbolu apostolskiego wierze. Przez szereg spotkań odpowiadaliśmy sobie na pytanie: co to znaczy wierzyć? W szczególności: co to znaczy wierzyć po chrześcijańsku? Dzisiaj ta ostatnia środowa audiencja poświęcona jest wymiarowi ekumenicznemu naszej wiary. Wiadomo bowiem, że jakkolwiek jeden jest Chrystus i Kościół, który Chrystus powołał do istnienia, jest także jeden. To jednakże w ciągu dziejów chrześcijanie wielokrotnie się dzielili i to już od czasów apostolskich. Zwłaszcza wyraziste są dwa podziały, jeden pomiędzy Zachodem i Wschodem, który pochodzi z XI wieku, w wyniku tego dzielą się chrześcijanie na katolików i prawosławnych oraz drugi z wieku XVI, związany z tak zwaną Reformacją, w wyniku której chrześcijanie dzielą się na katolików, prawosławnych, ewangelików albo protestantów, różnych zresztą nazw i odmian. Jest to fakt historyczny, który trzeba stwierdzić. Jednakże nie można go tylko stwierdzić, trzeba w duchu wiary na ten fakt odpowiedzieć. Jest rzeczą pocieszającą, że od dłuższego czasu chrześcijanie starają się na ten fakt odpowiedzieć ruchem ekumenicznym, to znaczy ruchem zmierzającym do zjednoczenia chrześcijan. Kościół katolicki ten ruch ekumeniczny przyjmuje za swój i bierze udział w wysiłku zmierzającym do zjednoczenia chrześcijan, zwłaszcza od czasu papieża Jana XXIII i soboru watykańskiego II. Temu soborowi zawdzięczamy specjalny dekret o ekumenizmie, który nie tylko opisuje sprawę podziału chrześcijan, ale także wskazuje drogi prowadzące do ich zjednoczenia. Wniosek praktyczny z tego dla każdego z nas wierzących Katolików, katolików w Polsce, którzy w większości związani jesteśmy z Kościołem Rzymskim, jest taki, że nasza wiara musi się łączyć z wielkim pragnieniem zjednoczenia chrześcijan. A to pragnienie winno znajdować wyraz przede wszystkim w modlitwie, a poza tym w wielorakim działaniu na rzecz zjednoczenia chrześcijan, tak jak na to wskazuje dokument soborowy. Dlatego też wszystkich dzisiaj tutaj zgromadzonych, Pielgrzymów z Polski i spośród Polonii światowej, proszę, aby nie ustawali w modlitwie o zjednoczenie chrześcijan i w działaniu na rzecz tego zjednoczenia, gdziekolwiek się znajdują, czy w Polsce, czy poza Polską, na całym świecie. Z całego serca pozdrawiam Was tu obecnych, a przez Was również wszystkich moich rodaków, zarówno w Ojczyźnie, jak na emigracji. e sinceri Cieli, Santi Viceto, Noventù, Adveni a Regnum tu, via volontà sua, si in cielo ed in terra, padre nostro quotidiano da noi soli e che dimittono viste vita nostra, si i nostri vittimi, dei vittori vostri, e te lo induca in tentazione, se libera lo samma.